Cześć! W tym krótkim filmie pokażę Ci krok po kroku, jak szybko i sprawnie sprawdzić status Twojego prawa jazdy przez internet. Zaczynam standardowo od Google i w wyszukiwarkę wpisuję frazę InfoCar. Klikam w pierwszy link, który się pojawi i przechodzę od razu na stronę, o którą mi chodzi, czyli www.infocar.pl. Następnie klikam w zakładkę Prawo jazdy i pojawia się podstrona z informacjami o nowym wzorze prawka i zabezpieczeniach, które będzie posiadało. Ale mi chodzi o zakładkę po lewej stronie Status prawa jazdy. Po kliknięciu znajduję się w miejscu, gdzie sprawdzam ten status prawa jazdy. Najpierw wpisuję oczywiście PESEL, potem imię i nazwisko oraz kod weryfikacyjny. Na końcu klikam w przycisk Sprawdź. Po kliknięciu Sprawdź pojawia się status mojego prawka. Jak widzisz, pierwsza informacja to przyjęto wniosek, trwa postępowanie administracyjne. Oznacza to ni mniej ni więcej, że informacja o zdanym prawku wyszła z Wordu i wytwórnia papierów wartościowych przyjęła zlecenie na druk Twojego nowego dokumentu. Musisz tylko czekać. Po jakimś czasie, kiedy znowu sprawdzisz status, pojawi się kolejna informacja. Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru. W tym momencie możesz już ustawiać się w kolejce w swoim wydziale komunikacji po odbiór Twojego błyszczącego, pachnącego nowością prawa jazdy. Natomiast kiedy wrócisz do domu i zasiądziesz z kawą przed komputerem, z zadowoleniem patrząc, jak korzystnie wyszło Twoje zdjęcie w nowym dokumencie, możesz znowu sprawdzić status swojego prawka. Pojawi się trzecia informacja. Dokument wydano. Tym samym cała procedura zakończyła się pomyślnie. Gratulacje! Jak widzisz, sprawdzenie statusu Twojego prawa jazdy przez internet jest banalnie proste. Natomiast jeśli potrzebujesz badań do prawa jazdy, odwiedź stronę www.badanialekarskiekierowców.pl lub zarejestruj się na badania pod numerem 601-775-123 w Przychodni Medycyny Pracy Dariusza Kraśnickiego na ulicy Żernickiej 215 we Wrocławiu. Jeśli podobał Ci się ten film i w czymś Ci to pomogło, daj lajka i koniecznie zostaw jakiś fajny komentarz poniżej. Czuj się swobodnie i podziel się tym filmem ze znajomymi, udostępniając go na swoim ulubionym portalu społecznościowym. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.